W pierwszym tygodniu ferii uczestnicy zajęć tanecznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Besku mieli bardzo napięty grafik. W drodze wyjątku próby odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku. W zamian drugi tydzień przerwy w nauce dzieci i młodzież mają wolny. Odwiedziliśmy GOK, aby sprawdzić, jak sobie radzą na próbach druga i trzecia grupa roztańczonych pod czujnym okiem swojego instruktora Adama Robela.
Jak widać, w gminie Besko nie brakuje miłośników tańca. Zajęcia taneczne są więc ciekawą i atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Życzymy udanych prób i czekamy na występy.